Witam wszystkich. W jaki sposób prosty, domowy sprawdzić płynność działania hamulca w kowrotkach stałoszpulowych? Tu na przykładzie będzie kowrotek Robi Sauber model 1000. Jest to najmniejsza wielkość tego kowrotka spinningowego. Więc bierzemy, odczepiamy z klipa żyłeczkę, przewlekamy. Dokręcamy hamulec do tego momentu, aż waga kowrotka będzie sama wysnuwać. Ciężar kowrotka będzie sam wysnuwał żyłkę. Powinno dobrze działający hamulec powinien bardzo płynnie, równiutko rozwijać żyłkę bez żadnych zrywów. W tym kowrotku akurat tak jest. Proszę. Tak bardzo płynnie rozwija się żyłka. Jest to bardzo precyzyjny hamulec, do 3,5 kg bodajże jest moc tego hamulca. Proszę, jak równiutko się wysnuwa płynnie. No, dzięki. Mówię, to jest bardzo łatwy sposób sprawdzenia hamulca, płynności hamulca. Dzięki za uwagę.